Witajcie kochani na Tarot Esme. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem tarota i wyroczni na nadchodzącą pełnię księżyca w znaku Panny, która będzie miała swój zenit 24 lutego o 13:31. To taka lustrzana godzina. Energia tej pełni jest już zapewne odczuwalna, no i będzie działała jeszcze przez kilka dni po kulminacji pełni. Warto ten czas wykorzystać. Do czego wzywa nas ta ostatnia pełnia w tym roku astrologicznym? Przede wszystkim daje nam przestrzeń na uporządkowanie naszych spraw i planów. Mamy szansę w rozsądny sposób zweryfikować swoje dotychczasowe działania i wizje. Co przetrwa? Konkrety, kochani. Konkrety będące wypadkową połączenia, zrównoważenia wcześniejszych działań i naszych planów. Można powiedzieć ziarna oddzielone od plew. No i te ziarna będziemy zasiewać już w nowym cyklu astrologicznym. Dlatego, kochani, róbmy porządek przed nowym cyklem. Po to jest ta pełnia, o tym jest ta pełnia. Przygotowałam dzisiaj kilka talii. Na początek będę patrzyła dla nas kartę z wyroczni Twoje światło, jaka energia się pokaże. Aniołowie powiedzą nam, podarują nam swoje energie z talii Życie z aniołami. Główne czytanie będę robiła z talii Tarota Gwiazdy, The Star Tarot. I tu siostrzane talie Erika Sidana, Tarot Illuminati i Tarot Apokalipsis na poszczególne znaki zodiaku. Okej, no to zobaczmy, co tutaj się pokaże na tę pełnię księżyca. Ta pełnia ma to do siebie jeszcze, że pewne rzeczy będą się próbowały tak jakby trochę ze sobą ścierać, czyli te nasze plany, które być może bardzo lubimy i tak bardzo byśmy chcieli zatrzymać dla siebie, ale gdzieś tam wiemy, że to już się nie uda, że to się nie klei, ale jesteśmy do tego bardzo przywiązani, to tutaj mogą pojawić się jakieś takie wewnętrzne konflikty, żeby właśnie utrzymać coś jeszcze, żeby no, mogą być takie momenty, gdzie coś w środku będzie nas trzymało, ale ta panna daje nam właśnie taką niesamowitą szansę takiego właśnie rozsądkowego podejścia, dokonania wyboru tego, co warto przenosić w ten kolejny cykl, a czego już nie warto. I to może być związane i z naszymi pomysłami na życie, i ze sprawami jakimiś materialnymi czy zawodowymi, ale też jeśli chodzi o relacje, tutaj różne sfery mogą akurat tej weryfikacji podlegać. No dobra, zobaczmy, co się pokaże dla nas, jaką wskazówkę, jakie przesłanie mają dla nas energię stali Twoje światło. Światło, jakie masz dla nas wskazówki? Jakie wskazówki ma dla nas światło? Pełnia w księżyca w znaku Panny 24 lutego 2024 roku. Akasza. Przewodnictwo, które otrzymujesz, ma swoje źródło w boskości. No i już przeczytamy znaczenie tej karty. Akasza istnieje w piątym wymiarze i bibliotece dusz. Przechowywane są tam wszystkie kontrakty, historie, dary dusz i wiele więcej. Wszyscy mamy dostęp do tych informacji z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
i możemy z nich skorzystać w każdej chwili. Posiadamy oczywiście wolną wolę, ale istnieją punkty na osi czasu naszych żyć, które są nam z góry pisane. Chodzi o kontrakty dusz, które zawarliśmy, zanim się ucieleśniliśmy. Może to być firma, dla której zdecydujesz się pracować, związek, który zaplanowałeś, lub osoba, której zgodziłeś się pomóc lub stać się dla niej mentorem. Cokolwiek to jest, wiedz, że jest kierowane mocą boską i nie ominie cię. Jeżeli potrzebujesz znaku, żeby zacząć działać, oto on. Prawdopodobnie przeżywasz ważną część podróży swojej duszy i jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. To bardzo ekscytujące. Czas na poproszenie o wsparcie ze strony twoich pomocników, zarówno z królestwa fizycznego, jak i ze świata duchowego. Zaufaj pojawiającym się sygnałom. Zwracaj uwagę na nawiedzające cię sny. Zauważaj wszelkie uczucia i wizje, które są ci wysyłane, bowiem łączysz się z mądrością Akaszy i otrzymujesz sygnał do przejścia, do działania. Przekaz twojego światła brzmi: przyłóż kartę do serca i powiedz: otwieram się na otrzymanie mądrości Akaszy. Jestem już gotowy do pobrania wszelkiej informacji z kartoteki mojej duszy, które będą działały na rzecz mojego najwyższego dobra i największego dobra wszystkich. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Ten przekaz twojego światła, kochani, ja oczywiście wrzucę w zakładce twoje światło na kanale, tak żeby łącznie ze zdjęciem karty. Tutaj jest mowa o przełożeniu karty do serca. Można sobie to zwizualizować i otworzyć się właśnie na otrzymywanie mądrości Akaszy. Oczywiście dla osoby, która tego potrzebuje, która jest na to gotowa. Oczywiście też ta karta tutaj dzisiaj wyszła na, ona wyszła tutaj jako energia tej pełni, więc informacje, ten rozsądek panny, który tutaj mówiłam wcześniej we wprowadzeniu do czytania, on może wynikać właśnie z tego dostępu, z tego głębokiego zrozumienia, z uzdrowienia tych kanałów przepływu informacji, które do tej pory no, jeszcze uzdrowione nie były. Panna ma tę energię uzdrawiającą, oprócz właśnie tej porządkującej, to porządkowanie jest też uzdrawianiem i mam takie wrażenie, jakby jakaś drożność tutaj mogła zajść. Tu ten jest przewodnictwo, które otrzymujesz, ma swoje źródło w boskości. Do źródła musi być dostęp. Na pewno potrzebny dostęp to jest kwestia naszych wibracji, jakie mamy. Jeśli mamy niskie wibracje, no to ten dostęp będzie po pierwsze nieświadomy, po drugie niecałkowity, tak myślę, więc ważne jest, żeby utrzymywać te wyższe wibracje. No i tutaj też ważna uwaga na tą naszą wolę, czyli tutaj ten fragment, że posiadamy oczywiście wolną wolę, ale istnieją punkty osi, na osi czasu naszych żyć, które są nam dane z góry, więc też tak może być, że ta energia panny może w jakiś sposób pewne rzeczy uporządkowywać, no właśnie dlatego, że tak to się będzie działo, że mamy to zapisane, że właśnie teraz jak księżyc, jak będzie pełnia w znaku panny, tu pewne rzeczy mają się uwypuklić, urzeczywistnić, przejawić w naszym życiu, bo mamy taki kontrakt duszy i panna ma właśnie moc takiej regulacji tego wszystkiego, uzdrowienia też dostępu do właśnie takiego zrozumienia. Więc bardzo, bardzo piękna energia. Warto za takie energię dziękować, warto za taki dostęp dziękować. I też to, że tutaj wyszła taka karta, oznacza, że osoby, które zaglądają tutaj na ten kanał, mają taką możliwość właśnie, znaczy mówię w sensie
takim, że ten dostęp jest, jakby to powiedzieć, jest im dany. Myślę, że to tak trochę, to brzmi trochę za mało. Trudno mi to słowami opisać, ale mam takie poczucie, że kto ma to usłyszeć, niechaj słucha, o tak bym powiedziała. Bardzo, bardzo piękna energia. No dobrze, zobaczmy teraz, co się pokaże, co nam pokażą tutaj aniołowie. Jakie wskazówki? O, wyskoczyły, ale się nie otworzyły, więc nie będziemy patrzeć. Jakie wskazówki, jakie przesłanie od aniołów na pełnię księżyca w znaku Panny, która będzie miała miejsce 24 lutego 2024 roku. Jakie przesłanie, jakie wskazówki na tę pełnię dla nas, dla osób, które zaglądają na ten kanał. Akceptacja. Okej. Piękna energia. Energia akceptacji jest wysoko, między innymi na skali Hawkinsa. Bardzo, bardzo ważna energia. Mówię w tym sensie, że to jest energia, która daje spokój. Dochodząc do tego poziomu akceptacji, mamy dużo większe szanse na spełnienie, na relaks i też na pokochanie siebie. Tutaj mówię, bo od tego się zaczyna. Ta miłość bezwarunkowa zaczyna się od pokochania siebie, a żeby pokochać siebie, trzeba zaakceptować siebie takiego, jakim się jest w danym momencie. Bardzo często tak jest, że jak następuje ten moment akceptacji siebie już takiego, jakim się jest, to bardzo wiele rzeczy, tych, które wcześniej były niezaakceptowane, przetransformowuje się, zmienia się i tworzy się w naturalny sposób nasza najlepsza wersja samego siebie. Ale przeczytajmy znaczenie tej karty. Już momencik. Podjęliśmy decyzję o ziemskim istnieniu, ponieważ tylko w cielesnej postaci możemy uczyć się akceptacji siebie i innych przez bezwarunkową miłość. Jesteśmy doskonałymi istotami stworzonymi przez miłość Boga. Każdy fragment naszego ciała jest doskonałym zwierciadłem Boga. Popatrzmy na siebie bez osądu i pamiętajmy, że my sami wybraliśmy dla siebie najlepszą postać, aby w niej wyrażać swoją doskonałość. Wszystkie istoty powołane do życia są piękne, więc przestańmy siebie osądzać i porównywać do innych. Oni są w nas, a my jesteśmy w nich. Nasz anioł prosi, abyśmy pozwolili swojemu wyższemu ja przemówić. Akceptacja to nie przymus, lecz rozumienie sercem tego, co jest udziałem w naszej ziemskiej egzystencji. Afirmacja. Akceptujemy swoją doskonałość i pragniemy się w niej wyrażać. No to jest to mniej więcej to, co powiedziałam wcześniej. Ta akceptacja swojego życia, tego, jacy jesteśmy. Oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby w ten sposób nie pozwalać sobie na rozwój, bo akceptacja wcale na tym nie polega, żeby się blokować na rozwój lub nie zmieniać się też, jeżeli widzimy, że coś trzeba skorygować. Tutaj to korygowanie i tak będzie, ale najpierw trzeba zaakceptować, że jest jak jest. I to jest ten moment. To jest ten moment, gdy dostrzegamy swoją doskonałość, wtedy w naturalny sposób będą szły energie, które pozwolą nam zadziałać i skorygować to, co jest w jakimś dysonansie i tak dalej. Więc ważny jest ten moment, kiedy czy patrząc na siebie w sposób właśnie tutaj na nasze ciało fizyczne, czy na sytuację, w jakiej się znajdujemy, trzeba powiedzieć, dobrze, jest jak jest. Akceptuję to. Otwieram się, tak jak tutaj była mowa też między innymi,
otwieram się na głębsze zrozumienie tego wszystkiego i otwieram się na uzdrowienie. Panna jest energią uzdrowienia. I to uzdrowienie myślę, że będzie podczas tej pełni bardzo ważne. Otwieranie się na to, na właśnie takie uzdrowienie poprzez też głębsze zrozumienie, być może wiążące się z tymi przekazami, które będą szły za kaszę. Wielki dar mamy tutaj. Wielki dar. No dobrze. To teraz zobaczmy, co pokaże nam tarot. Pełnia księżyca w Pannie 24 lutego 2024 roku. Odwrócił się król kielichów. Niech będzie. Pełnia w Pannie 24 lutego 2024 roku. Szóstka denarów. Mag. I czwórka kielichów. I szóstka buław z przełożenia. Do tego mamy jeszcze króla kielichów. Piękna energia. Piękna energia. Przede wszystkim tu tą główną kartą będzie karta maga, która mówi o braniu spraw w swoje ręce, o uświadomieniu sobie też swojej mocy. Tu cały wszechświat działa na maga, wspiera go, wszystkie żywioły, cała esencja, a on potrafi wspaniale czerpać z tej esencji, połączyć niebo i ziemię, połączyć to, co duchowe, z tym, co materialne. Ta pełnia też o tym między innymi jest. I ważną rzeczą jest, żeby odkryć ten przepływ. O tym przepływie też mówi szóstka denarów, karta dawania i brania. Też jest to ten czas takiego właśnie, no można powiedzieć, bycia, znaczy to bycie w tym przepływie daje taką równowagę. I być może znalezienie tej równowagi podczas tej pełni będzie kluczowe. Może to być ten moment właśnie takiej akceptacji, o której też mówili aniołowie. Znalezienie trochę takiego złotego środka, ale niech to może być wręcz taki dar. Takie tutaj odnoszę wrażenie, tak jak tutaj na tej karcie jest biały bizon, który jest przez Indian traktowany jako znak takich właśnie lepszych czasów. Więc świadomość korzystania, dostępu do mocy, tak jak też była mowa tutaj właśnie w karcie Akaszy, daje szansę na głębokie zrozumienie. Może też tak być, tu w tej talii czwórka kielichów jest kartą związaną ze spokojem, z uzdrowieniem, z medytacją. I tak tę kartę tu będę czytała, nie będę jej czytała klasycznie, tylko jako potrzebę pobycia ze sobą, potrzebę połączenia się ze swoją energetyką. Tu pięknie jest to pokazane, są wszystkie kolory czakry na tym rysunku i jest medytacja. Jest medytacja. Cztery kwiaty, cztery kielichy. Przepiękna energia. Tu ten kielich się przelewa, ten główny kielich się przelewa i nasyca te kwiaty. Często w tarocie, w takim typowym readerze, łajcie, jest ten główny kielich, jest owszem z tyłu za tą osobą, ale jest niewidoczny. A tutaj jest widoczny poprzez to, że zasila te pozostałe trzy kwiaty. Więc to jest kwestia świadomości. To jest kwestia połączenia się z tą energią, o której była mowa tutaj
połączenia się właśnie ze swoim źródłem boskości. A boskość mamy w sobie. Ona daje nam moc potrzebną do działania, do tworzenia i do wyrażania siebie z każdej strony. No, mamy też szóstkę buław tutaj z przełożenia. Słuchajcie, a on tutaj sięga po tę gwiazdę, on ma ambicje, więc tutaj jakieś ambicje też będą, jakieś marzenia, spełnianie jakichś marzeń. Myślę, że może to być taki moment, w którym będziemy ukierunkowywać siebie po to, co chcemy uzyskać. Zdecydujemy się na jakieś konkretne działania i myślę, że to może być też bardzo, bardzo ważna rzecz, chociażby dla takiego właśnie maga, który zacznie tworzyć, zacznie działać. Jego kreatywność będzie tutaj pracowała. Bardzo mocne karty są. No i mamy tutaj, który nam wyskoczył, wspaniały król kielichów, który przychodzi tutaj ze swoim sercem, przychodzi z opieką. Ja myślę, że ta karta tutaj się pokazuje właśnie na zasadzie takich opiekunów naszych, może naszych aniołów stróży, może jakichś przewodników właśnie z Akaszy, czy naszych innego rodzaju duchów opiekuńczych. Tak tutaj to zobaczyłam. Jako król to jest już taka wyższa ranga. Może to być też energia po prostu źródła, energia serca. Tu on właśnie ma zaznaczone to swoje serce. Myślę, że też ważną rzeczą będzie podczas tej pełni, podejmując różne decyzje, decydując się na jakieś działania, wchodząc w to, sięgając po te marzenia, prawda, jak po tę gwiazdę, właśnie działać z przestrzeni serca. To jest tutaj bardzo ważne. Do tego trzeba uporządkować swoje energie, uporządkować swoje czakry. Jest bardzo prosty sposób, kochani, na uporządkowanie swoich czakr. Można przykładać ręce, zaczynając jedną rękę, prawą rękę na czakrze podstawy, lewą rękę na czakrze korony i potrzymać chwilę, aż energię poczujecie, te same energie w obu rękach, w dłoniach. To się wyczuwa, z czasem nabierzecie wprawy. Później prawa ręka na czakrę drugą, czyli tutaj trzy palce pod pępkiem, a lewa ręka na czoło, na czakrę trzeciego oka. I tak samo, w momencie jak poczujecie, że energia jest już taka sama w obu rękach, przechodzicie dalej. Prawa ręka na splot słoneczny, lewa ręka na gardło, prawda? Zaraz, czy ja dobrze mówię? No tak, splot słoneczny i gardło, dobrze. I tak samo, jak poczujecie już to samo w obu rękach, przechodzicie i na końcu obie ręce na czakrę serca. I to jest całość, i to jest cały proces. Bardzo to wspaniale działa w momentach, kiedy czujemy się naprawdę zmęczeni lub wydarzyło się coś trudnego, to taka 10-minutowa, czy nawet 5-minutowa, zależy, w różnych momentach może to więcej lub mniej czasu zajmować, taka właśnie medytacja ze swoimi czakrami, z harmonizowaniem tych czakr może bardzo być pomocna. Oczywiście przed zrobieniem takiej medytacji warto powiedzieć na głos, poprosić swoje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z waszym najwyższym dobrem. Okej. No dobra, to mamy tutaj karty, tak, te sobie już odłożę i będziemy teraz układać czytanie na poszczególne znaki zodiaku. Po przetasowaniu i przełożeniu, pierwsza od góry to będzie panna. Później waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta,
rak, lew i rak i lew, ok. Pełnia w pannie 24 lutego 2024 roku. Pełnia w znaku panny 24 lutego 2024 roku. Panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta, rak i lew. Ok. I teraz będzie rada. Rada będzie z tej. Z tej talii. I tak samo po przetasowaniu i przełożeniu pierwsza karta to będzie panna, potem skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta, rak i lew. Pełnia w znaku panny 24 lutego 2024 roku. Pełnia w znaku panny 24 lutego 2024 roku. Panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta, rak i lew. Ok. Mamy już wszystkie karty. I już sobie tutaj tylko poprawię troszeczkę. Tak. No dobrze. To możemy zaczynać i zaczynamy od panny. U panny jest energia wieży jako główna energia i rada jest karta sądu. Jest to karta, która wskazuje, że to jest dobry moment na rozpoczęcie remontu, czy właśnie wywrócenie wszystkiego do góry nogami, kochani, zrobienie jakiejś takiej konkretnej rewolucji po to, by nastąpiło uzdrowienie. Więc może to być właśnie dobry moment na jakieś takie domowe rewolucje, w sensie na przykład wywalenia wszystkiego z szaf i zrobienia porządków, czy posprzątania wszystkiego właśnie, czy uprzątnięcia jakiegoś strychu czy piwnicy. Tu też pokonania na przykład czegoś, co do tej pory myślałyście, o Boże, muszę to zrobić, albo muszę się z tym za bary złapać, albo coś tam. Coś, co was gdzieś tam przerażało swoim rozmiarem i tak dalej, swoją jakąś tam opcją, więc też właśnie ta pełnia dla panien może wam dać możliwość zadziałania z całą mocą po to właśnie, żeby nastąpiło u was uzdrowienie, żebyście spojrzały na sytuacje, na sprawy, które was otaczają właściwie. To jest też tu ważna dla was informacja i mam nadzieję, że tak właśnie zrobicie, bo dzięki energii sądu ostatecznego jesteście w stanie oczyścić wszystko, co dookoła was jest i po prostu w takiej odświeżonej energii na nowo zobaczyć całą sytuację, swoje życie, swoje sprawy jako lekkie i pełne potencjału. Więc bardzo, bardzo, bardzo dobra energia. Też tak może być, że coś, co do tej pory nie można było z tym zrobić porządku, teraz będziecie mogły zrobić porządek i nie będziecie się z tym patyczkować, ale będziecie to robić po to, żeby można było z tego już za chwilę
korzystać na powrót, na przykład, żeby znów można było w pełni z czegoś korzystać, żeby coś w pełni działało w waszym życiu. Wszystkiego dobrego, kochane panny, niech to będzie dla was wspaniała pełnia. Wagi. O, drogie wagi, macie podwójnego pazia. Paść kielichów jako główna energia i jako rada też paść kielichów. No ja bym powiedziała, dajcie się życiu zaskoczyć. Tu ta rybka wyskakująca z kielicha tą księżniczkę tutaj wprawia właśnie w takie zaskoczenie. Tu z kielicha wyskakują motyle. Jakieś niespodzianki mogą być. Mogą pojawić się jakieś takie sytuacje, nowe możliwości, nowe opcje, nowe jakieś wiadomości też mogą być. Korzystajcie z tego. Tu te dwie karty tak jakby podkreślają to, że te rzeczy, które pojawią się, które was być może zaskoczą w czasie pełni, w okolicach tej pełni, dobrze było, żebyście z tego skorzystały, żebyście spróbowały. Jak będziecie mieć jakieś zaproszenia czy coś, nie rezygnujcie, jedźcie, działajcie. Bardzo dobra energia. Tu dla was jest, drogie wagi, piękny czas, zwłaszcza jeśli by to były jakieś spotkania, na przykład jakieś takie związkowe i tak dalej. Ktoś tutaj może was mile zaskoczyć. Dajcie się zaskoczyć, tak bym powiedziała. Dajcie się też czule i mile przyjmijcie to, co do was idzie, bo idzie do was coś dobrego. Pozdrawiam serdecznie, kochane wagi. Niech to będzie dla was wspaniała pełnia. Skorpiony. U skorpionów piątka kielichów, a dziewiątka denarów jako rada. Tu ta piątka kielichów może się pojawiać na takiej zasadzie, że coś, że niektóre skorpiony mogą sobie myśleć, że a miało być coś tam, ale tego nie ma, albo a miałam coś tam, a teraz tego nie mam. To jest takie trochę, ja bym to nazwała takim marudzeniem i zabieraniem sobie energii. Radą jest dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów radzi, żebyście dostrzegły to, co macie. Żebyście zobaczyły wartość w tym, co macie i na tym budowały swoją energetykę, swoje życie. Tu ja bym powiedziała, bądź wdzięczny za to, co masz. Okaż podczas tej pełni wdzięczność za to, co masz. A nie skupiaj się na tym, co się wylało, co się nie udało. Skupiaj się na tym, co możesz rozwijać, co daje ci prawdziwą wartość. Myślę, że ta pełnia tutaj w pannie dla was, drogie skorpiony, może być bardzo, bardzo taka, bardzo konkretna. Może trzeba będzie się z czymś pożegnać, z jakimiś rzeczami, które no być może próbowaliście gdzieś tam ratować, że jeszcze tam, jeszcze to potrzymam, może jeszcze coś dobrego się z tym zadzieje, może jeszcze to rozkwitnie. Nie, tutaj trzeba będzie sobie coś odpuścić i zacząć być wdzięcznym za to, co się ma i rozwijać to, co ma sens rozwoju, to, co rokuje też. Więc zwróćcie na to uwagę, a to, co niepotrzebne, zostawcie. Otwórzcie się na to, co do was idzie. Wszystkiego dobrego. Niech ta dziewiątka denarów da wam dużo spełnienia. Okej. No i teraz mamy strzelce. O proszę, strzelce mają dziewiątkę denarów i rycerza denarów jako radę. No to powiem, kochani, tak. U was ta energia panny zadziała w taki sposób, że poczujecie się dobrze. Fajnie by było, jakbyście mogły w tym czasie właśnie czy gdzieś być w jakichś miejscach, które bardzo lubicie, może gdzieś na swoich działeczkach jakichś, czy w jakichś letnich domkach, czy coś w tym stylu, gdzieś w naturze, ale też jak najbardziej po prostu u siebie w domu, ciesząc się, będąc wdzięcznym za to, co macie, też wydając pieniądze
na rzeczy, które dają wam luksus i przyjemność. Dziewiątka denarów daje takie poczucie komfortu. Naprawdę możecie dobrze się czuć, ale też, jak mówię, bądźcie wdzięczne za to, co macie. To jest to też bardzo ważna rzecz. Rycerz denarów radzi, żeby ten czas, te pełnie, żebyście strzelce pomalutku spędziły. Nigdzie się nie spiesząc, nie szukając nie wiadomo czego, na luzie, spokojnie, przygotowując sobie dobre posiłki, dając sobie właśnie taki komfort, właśnie taki, w którym będziecie czuć dużą przyjemność i spokój. Także tego wam życzę, niech to będzie dla was, drogie strzelce, piękna pełnia. Koziorożce. U koziorożców trójka mieczy i jako rada karta eremity. No i kochani, ja myślę, że u was ta trójka mieczy mówi o tym, że być może trzeba będzie sobie coś tutaj odpuścić. To, co mówiłam też we wstępie do czytania, że może tak być, że pewne rzeczy, które liczyliśmy na to, że coś tam ruszy, czy coś tam, no to tutaj u was może być tak, że możecie uznać coś, że jest już, jak to się mówi, pozamiatane i nie ma co z tym sobie dalej głowy zawracać. Ja myślę, że będziecie chciały się po prostu zdystansować, czy do jakiegoś przedsięwzięcia, które miałyście wcześniej, a no, nie wychodziło. Może ktoś będzie też, jeśli chodzi o jakąś relację, dystansował się, może będzie gdzieś tam trzeba to wszystko przemyśleć. Macie energię, jako radę, energię eremity. Eremita to jest energia panny, energia właśnie między innymi tej pełni. Może dobrze by było, tak jak patrząc na tę kartę, zrobić jakiś rytuał zamykający, właśnie oczyszczający dawną przestrzeń, w której być może przeżyłyście jakieś traumy czy coś. Może to uporządkowanie być uporządkowaniem tych nieharmonijnych energii, negatywnych energii, które się gdzieś tam w was zebrały, przez które na przykład czułyście się źle, albo obwiniałyście się za coś, albo innych za jakieś sprawy. Już wystarczy. Już wystarczy. Trzeba to tak jakby zostawić za sobą. Dlatego potrzebna jest ta energia uzdrawiająca. Eremita to może być wasze działanie. Możecie też poprosić kogoś, kto jest takim typem eremity. Ktoś, kto zajmuje się na przykład oczyszczaniem i może wam w tym pomóc. Ale samemu też można zrobić. Jest mnóstwo w internecie na ten temat informacji, jak popracować ze sobą, żeby pewne rzeczy puścić ze swojego życia. Chociażby najprostsze sposoby napisać na kartce i spalić, prawda? Też tak można. Napisać na kartce to, czego już nie chcecie i puścić właśnie przez ogień, jeśli chodzi o zniszczenie tego. Więc przetransformować tę energię właśnie podczas tej pełni, żeby to od was odeszło. Coś takiego może być, czy jakaś relacja, czy jakaś praca, czy nieudany biznes, czy coś. No to mnóstwo może być takich rzeczy. Warto, żebyście właśnie podczas tej pełni pozwoliły sobie to od siebie energetycznie odciąć. Wodniki. U wodników wasza królowa mieczy, która bacznie się przygląda. No tutaj myślę, że wodniki mogą bardzo konkretnie podejść do sytuacji, w których się, które będą przy was, jak będziecie podejmować jakieś decyzje. Królowa mieczy da wam właśnie taką chłodną głowę, tak zwaną, bez sentymentów tutaj. Ja nie mówię, że bez serca, ale bardzo konkretnie możecie podejść do uporządkowywania swoich spraw i do wytyczenia celów, spraw, na które postawicie.
Więc trójka buław jako rada też mówi o tym, żebyście trzymały rękę na pulsie, żebyście w ukierunkowaniu konkretnym działały, żebyście nie pozwalały, by energie się rozpraszały. Tu przy trójce buław to też jest taka energia, trochę jak właśnie pańskie oko konia tuczy, że właśnie wszystko ogarnąć, przyjrzeć się wszystkiemu, żeby te sukcesy do Was przyszły. Ja to mówię, trzymanie ręki na pulsie. I to jest ten moment, by te Wasze wizje, o których mówi Królowa Mieczy, żeby się urzeczywistniły, tak jak ten kupiec tutaj czeka na te wielbłądy, które idą do niego z tymi wszystkimi towarami. No, on sobie najpierw to wizualizował, on najpierw miał to w myśli, że tak będzie, aż w końcu się to urzeczywistniło. Też macie na to bardzo dobry moment. Myślę, że ta pełnia dla Was może być też właśnie czasem, że warto popracować właśnie z wizualizacją tego, co chcecie, by w Waszym życiu po prostu się pojawiło. Wszystkiego dobrego, kochane wodniki. Niech to będzie dla Was piękna pełnia. No i teraz mamy ryby. U rybek jest paź denarów i karta śmierci jako rada. Tu pokazuje się energia, w paziu denarów energia nowego początku, a karta śmierci radzi, żeby niczego nie zaczynać. Ja bym powiedziała tak, żebyście raczej doprowadziły do końca wszystko to, co macie dokończyć, żeby ten nowy początek zaczął się w naturalny sposób, żebyście nie wywierały presji żadnej na życiu, na Waszych sprawach, żeby coś na siłę zaczynać. Ważniejszą rzeczą jest doprowadzenie do końca innych spraw. Tak to tutaj czuję. I mam taką nadzieję, że tak właśnie u Was będzie, że ten nowy początek, on tak jakby pojawi się sam. Może już bliżej nowiu, no, który też jest już niedaleko, prawda? Ale karta śmierci zazwyczaj mówi, żeby właśnie dokończyć sprawy, ale niczego na razie nie zaczynać. Pozwolić, by pewne etapy się wypełniły. Tak to tutaj widzę. I dopilnuj tego procesu, droga rybko, by nic na przykład czegoś, czego nie chcesz, by przeszło dalej w kolejny cykl w Twoim życiu, żeby te rzeczy, żeby zdążyć je przepracować właśnie do tego czasu pełni. Wszystkiego dobrego, kochane ryby. Niech to będzie dla Was wspaniała pełnia. Baranki. U baranków mamy dziesiątkę denarów i szóstkę kielichów. Piękna energia. Więc może to być czas spędzony właśnie z bliskimi. Też dziesiątka denarów tutaj może wskazywać na jakieś konkretne pieniądze. Być może ktoś tutaj, no może też tak być, że niektóre barany będą miały właśnie jakieś pomysły na to, żeby właśnie złapać jakąś fortunę. Ale ja te karty, jak zobaczyłam, bardziej poczułam właśnie jako taką energię związaną z rodziną, z bogactwem, które daje ta rodzina. Szóstka kielichów jako rada mówi też o tym, żeby umieć się przyjemnie bawić. Tak to tutaj odczytuję. Może jakieś sprawy z przeszłości tutaj dadzą się załatwić podczas tej pełni. Może pojawią się jakieś osoby dawno niewidziane w gościach na przykład u Was. Też tak może być. No, ale też mogą powrócić do Was sprawy, sytuacje z przeszłości i właśnie podczas tej pełni mogą się pokazać jako coś bardzo konkretnego, z czego będziecie mogły skorzystać. Może jakiś pomysł na biznes dawno gdzieś tam myślany teraz może się urzeczywistnić i możecie zobaczyć taki prawdziwy potencjał tego biznesu. No.
Piękne karty dla baranów. Otwierajcie się na dostęp do najwyższego dobra, do poczucia bezpieczeństwa i stabilności, między innymi też i finansowej. Pozdrawiam serdecznie, kochane barany. Niech to będzie dla Was piękna pełnia. Byki. U byków dwójka kielichów i jako rada dziewięć mieczy. No ciekawe karty. Dwójka kielichów, no, to wiadomo, możecie mieć romantyczne spotkania, randki i tak dalej. Mogą być też jakieś dla niektórych też rozmowy wspólników i tak, no coś w tym stylu, albo sprawy związane z umowami. Ale dziewiątka mieczy tutaj mówi, żebyście się nie martwiły, żebyście wyluzowały, żebyście też tak bardzo nie analizowały, co ktoś powie, albo coś tego, albo jak się zachować. Tutaj więcej luzu, po prostu otwierajcie swoje serca, pozwólcie, by życie wam dawało to, co najlepsze. Nie martwcie się aż tak bardzo o to, co się dookoła dzieje. Skupcie się na swoich uczuciach, na swoich pragnieniach. Piękna energia u byków. Bardzo może być romantycznie podczas tej pełni u Was. Wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla Was piękna pełnia. Bliźnięta. U bliźniąt dziewiątka mieczy i siódemka denarów jako rada. Może tak być, że bliźnięta mogą mieć podczas tej pełni takie poczucie troszeczkę takiego przeładowania, może zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele myślenia, zbyt wiele jakichś pomysłów, spraw gdzieś tam nad wami. Może też tak być, że po prostu podczas tej pełni możecie mieć problem ze spaniem. To jest taka jeszcze jedna rzecz. Siódemka denarów jako rada mówi, żebyście działały spokojnie, żebyście się popatrzyły za siebie, żebyście popatrzyły przed siebie na spokojnie, pewne rzeczy sobie poplanowały. Też tutaj nie na zasadzie takiego zawrotu głowy, ale jako takiej retrospekcji w ogóle. Tak, żeby docenić to, co było do tej pory dobre i przeorganizować to, co nie było dobre, na takiej zasadzie, co się nie sprawdziło, po to, żebyście zaczęły działać po nowemu, żebyście też były wytrwałe w tym, co robicie, bo to też tutaj potrzebna jest jakaś cierpliwość przy siódemce denarów jak najbardziej. No i też może tak być, że już byście chciały przeskoczyć jakieś etapy, już byście chciały zrobić jakiś krok do przodu, ale jednak będziecie wiedziały, że to nie jest ten moment, więc zwróćcie też uwagę, żeby się po prostu dobrze wyspać, żeby dobrze odpocząć, żeby podczas tej pełni mieć więcej takiego też zaufania do życia, bo takie zamartwianie się o to, co będzie, jak będzie, czy dam radę, czy coś tam, to tylko was z tej energii doi. A tutaj ja bym powiedziała, idźcie gdzieś na jakiś spacer, otwórzcie się na naturę, po to, żeby złapać tej energii, a nie ją oddawać poprzez jakieś natarczywe myślenie na jakiś temat. Wszystkiego dobrego, niech to będzie dla Was świetna pełnia, zróbcie dobre plany na przyszłość. Raczki. O proszę, raczki, dziewiątka kielichów, rada rycerz buław, no to macie piękne karty, raczki będą zadowolone jak pączki w maśle, tutaj też mogą też jakoś imprezować, mogą zapraszać gości, bo też przy dziewiątce kielichów to jest możliwe, ale ogólnie może być tak, że popatrzycie za siebie, przed siebie i stwierdzicie, że jest dobrze, że po prostu jest fajnie. Radą dla Was na czas pełni jest bycie w ruchu. Więc może gdzieś pojedźcie, może gdzieś się przejdźcie. Tutaj może być też tak, że wam się ogólnie może też, no jeszcze bym powiedziała, może ktoś do was też przyjechać, bo też rycerz buław też czasami mówi o osobach, które się pojawiają. No, tylko czy wam będzie się chciało, bo w dziewiątce kielichów, dziewiątka kielichów czasami jest taką trochę kartą leniuchową, bo człowiek już ma wszystko, co chce, więc jemu się może nie chcieć. Ale ja bym tutaj wam mówiła, żebyście po jakimś sytym obiadku jednak nałożyły
dobre buty i poszły na spacer jakiś konkretny, może zaprosiły kogoś na spacer lub się przeszły do kogoś po prostu, bo ta aktywność dla was tutaj może być bardzo istotna. Ten rycerz Buław tutaj zachęca was do tego. Też oczywiście rycerz Buław może was zachęcać do tego, żeby pójść za tym, co was interesuje. Prawda? No to oczywiście może być bardzo wiele różnych rzeczy, poczynając od jakichś rzeczy takich aktywnych typu, na przykład jazda na rowerze czy coś takiego, kończąc na jakichś waszych pasjach. Po prostu to, co was interesuje. Różne rzeczy mogą być. Ale wygląda na to, że ta pełnia dla raczków może być bardzo, bardzo szczęśliwa. Nie zapomnijcie, kochane raczki, o wdzięczności za to, co macie. Za te wszystkie powody do radości, które odczytacie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was piękna pełnia. No i zostały nam lwy. A u lwów piątka mieczy i jako rada cesarzowa. Powiem tak, piątka mieczy może mówić o takim konflikcie wewnętrznym, no bo może też tak być, że może z kimś będziecie się troszeczkę nie zgadzać, może tutaj pojawić się jakiś konflikt, ale podczas tej pełni mogą być takie konflikty wewnętrzne w sensie takiego zastanawiania się, czy mam to dalej robić, czy nie robić, czy to jest dobre, czy niedobre, czy tutaj bardziej się skupić na materii, czy bardziej na sprawach duchowych. Tu jest rada na to, jak te konflikty pogodzić. Trzeba być ponad to. Trzeba być ponad to. Nie patrząc, nie widzieć tego jako konflikt. Tu cesarzowa po prostu jest kreatywna. Ona samoczynnie od niej, prawda, idzie energia dobrobytu, właśnie kreatywności, wszystkiego, co najlepsze. Ona ma, jej się należy. Więc w ten sposób do tego podejdźcie, nie patrząc na jakieś takie liniowe załatwianie spraw czy coś takiego. Tu trzeba docenić też, co się ma, docenić swoje talenty, popatrzeć na to, nawet patrząc na te sprawy liniowo, popatrzeć, która z tych spraw, które mogą być u was w konflikcie, daje wymierne efekty. To, co daje, idźcie za tym, co daje wymierne efekty. Będziecie miały konflikt z głowy. A gdyby chodziło o konflikt z jakąś osobą, to bądźcie ponad to. To jest wtedy jedyna... Ja powiedziałam tak, nie wchodźcie w żadne otwarte konflikty z nikim, w przekonywanie kogoś lub jakieś przeciąganie liny. Tutaj trzeba pokazać, że jest się ponad to. Bądźcie prawdziwymi lwami, po prostu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane lwy. Niech to będzie dla was wspaniała pełnia. Kochani, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną podczas tego czytania. Życzę wszystkim jeszcze raz wspaniałej pełni. No i zapraszam na inne filmy. Powoli spływają już czytania na marzec. Także zapraszam, zaglądajcie. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach.